Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i właśnie w Far Cry 4 naprawiłem samochód, który dostał przed chwilą strzał z granatnika. Nie no serio, stoję sobie tutaj, no, widzę, patrzę, ktoś mnie widzi, odwracam się samochód, no to bam granatnik, wszyscy martwi, ale samochód tylko się zdymił, więc przyda mi się teraz po naprawach. No bo do Nur troszeczkę daleko. Ej właśnie, mogę zmienić na stanowisko strzeleckie? Tak po prostu, dobra. To już było w poprzednich Far Cry'ach, ale tutaj jeszcze tego nie uświadczyłem do tej pory. Gdzie ty jedziesz? No dobra. Tak jak mówiłem już w poprzednich materiałach, jazda pojazdami tutaj jest delikatnie trudna, ciężka. Ale da się to zrobić. No kurde, ale teraz... Nie wiem, zahaczyłem się o coś. Aha, drzewko. No nie wiem, to się powinno skończyć zgonem, taka jazda. Ej, w ogóle oddalam się od celu, kurde. Zupełnie nie tak, zupełnie nie tak to miało wyglądać. Dobra, może tu się jakoś uda... O, shit. Ej, dobra, ci już żyje. Nie jest źle, ale to nie ta droga. No ale spokojnie, już jesteśmy na jakiejś drodze, to i tak jest progres, kurde. 2,5 kilometra przed nami. Moment, chwilka, już będziemy, tylko właśnie. Oddziały Pagana Mina mogą jeszcze po drodze próbować nam uprzykrzyć podróż. Ale chyba w tym momencie nie ma się co martwić. Przed nami złoty szlak tutaj. A szkoda, się rozdzieliliśmy. A nie powinniśmy. Źle pojechałem. Ej, przypadkiem ominąłem jakąś rozpierduchę? Pokażcie się, gdzie jesteście. A, tu, tak po prostu. Dobra, tyle wam pomogłem. Sorry, musicie sobie dać radę sami. Ja mam tutaj misję do wykonania. Zmotywowany człowiek ma, kurde, klapki na oczach, widzi tylko to, co przed nim, nie rozgląda się na boki. Dobra. Granatnik przygotowany, jakby ktoś próbował do mnie strzelać? Co to było? Wjechałem na jakieś krzaki przypadkiem. Ale coś, oj, za szybko jadę, jak na moje nikłe umiejętności prowadzenia samochodów w Far Cry 4. No ale dystans skraca się bardzo szybko. No, ej, no serio? Moment, policzmy. Raz. Ej, no około 20 metrów na sekundę, więc naprawdę mamy niezłą prędkość. Kurde, ale znowu źle skręciłem. Co? Kurczę, nie potrafię na waypointy patrzeć. Przecież to w GTA Online jest to samo dokładnie, a tam jakoś takich problemów nie mam. No, ale w sumie tak boczkiem delikatny offroad sobie zrobić też to nie jest nic złego. Gra ładna, więc można bokiem sobie pojeździć. Dobra, ćwierć kilometra. I po drodze serio troszeczkę pustką wieje. Nie, że nudą, bo tak jak mówiłem, można się rozglądać, jest fajnie, granatnik i tak dalej, ale... Kurczę, żadnych oddziałów więcej Armii Królewskiej, co jest zgrane? Czyżby faktycznie przejęcie fortecy w tym regionie sprawiło, że tutaj ich już nie będzie? No to będę fortecy w takim wypadku robił na samym końcu, no bo ja lubię, jak oni podjeżdżają. Ej, oj, oj, właśnie. Ktoś tam był. Ej, wejdźmy na stanowisko strzeleckie, może w ten sposób jakoś pomogę? A, no sorry, jednak nie. Jesteście za krzakami, ale z tego co widziałem, tam był jeden żołnierz. Ej, kurde, właśnie, a może więcej? Nie, no sorry, tam na mapie widzę trzech naszych, jeden Armii Królewskiej, no to ej. Osuń się. No, to dadzą sobie radę, nie muszę im pomagać. Choć w sumie za każde wydarzenie karmiczne później się dostaje żeton. Ej, moment, co to za... kontrolka mi tam miga na desce rozdzielczej. Może braki w paliwie, albo może po prostu... Oj! Stój, 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 tu już wysiadamy. Bo tam z lewej proporcje wyglądały zupełnie inaczej. Tam Armia Królewska miała przewagę. Więc trzeba delikatnie odwrócić koleję losu. Dobra. Jeszcze ktoś? No ona się biedna chowa. Czy chowa się przed kimś, czy tak po prostu? Nie no, teraz idzie spokojnie. Dobra, powiedzmy, że już jej pomogliśmy. Nie mogę się tak za bardzo oddalać od celu. Ej, no moment, to jest tam, więc czemu mam iść tu? A nie, faktycznie, Nur przecież tam mieszka. Czy tam przebywa. Nie wiem, czy on tam mieszka tak właściwie. Ale koło areny, albo nawet na samej arenie, więc no, może jednak... Trzymajmy się waypointu. On wie, gdzie mamy jechać. Tego nie wiem ja z kolei.
Właśnie do SMG mam naboje. Kurczę, no broń boczna, no wiem, no dobra, spoko. Ej, moment, tam było 30. Ej, moment. O, shit, dobra. Która? No, która jest atakowana, sorry. No, wiem, że najbliższa była taka mowa, ale. Which one? A może teraz dopiero się pojawi. Nie, no dobra, moment, to się na mapie przecież wyświetla. Tam, dobra. Ej, moment, tam gdzie Nur siedzi? Okej, dobra. Jak nie udało mi się? Co? Moment. Nie udało mi się ochronić strażnicy, więc została przejęta. Która? Nie, serio, no kurde, nie po to je przejmowałem, żeby je teraz tracić. Która została przejęta? Ej, serio, ja tu na tej mapie nic nie widzę. No nie mówcie, że tutaj. Główna forteca Deplera, no nie. Po prostu nie ma takiej opcji. No dobra, będziemy przejeżdżać koło niej. Jakby co? Kurczę, no nie, no moment. Strażnica, tak? Czyli wieża. Dobra, no to spójrzmy jeszcze raz. Która z wież mogła zostać odbita teraz? No, kurde, nie wiem. Ta? Nie, raczej nie. Ej, tutaj chyba. Nie, no też na pewno nie. Kurde, nie wiem, dobra, jedziemy. Skupmy się na misji. Człowiek zmotywowany i tak dalej. No właśnie, z czego, kurczę, mam 30 naboi i jeden w magazynku tylko? Co mi się tam wyświetla? No na pewno nie granatnik. To jest zupełnie nie tak. Dobra, Nur jest tam. Więc tak, tędy rozdomniemam. No, dobrze. No, już myślałem, że to Armia Królewska, ten koleś tutaj. Najbliżej. No tak, właściwie kobieta, sorry. Tam. Sorry, to mam ważniejsze zadanie niż teraz wasze żale wysłuchiwać. To właściwie waszych żali, sorry. O kurczę, dobra, tam się coś niedobrego dzieje, niefajnego. Nie wiem, czy chcę tam wchodzić. Jak wyląduję kolejny raz na arenie. No dobra, ale są cycki przynajmniej. Okej, rozumiem, zabiłaś go, tak? It's okay. It is not okay. He is my family. It is not okay. Dobra, spoko. Andrzej da radę, jak zwykle. He's throwing himself a going away party at his compound. He's vulnerable there. He likes to ship in his meat from a nearby village. I znowu, tak? Bez broni żadnej i tak dalej, aha. Once you're inside, sneak into the interrogation room. This guard will be down. Dobra, dzięki, to będzie przydatne. Jeżeli w ogóle uda mi się tam dostać. Miasto bólu. City of Pain. Zinfiltruj magazyn, który znajduje się 3 km stąd, kurde, czyli tam, gdzie byłem. A, sorry, nie w tamtym kierunku? Nie, stop, tu są te misje najbliżej. Nie, wyznaczmy waypoint sobie, jakiś punkt docelowy. No, 3000 stąd, tu! Dobra, sorry, ale szybka podróż, bo co, naprawdę jak... Armia Królewska nie próbuje mi nawet przeszkadzać, a nie urozmaicać tej podróży, no to naprawdę kiepsko mi się prowadzi te samochody. Ewentualnie helikopterki, to by było jeszcze lepsze, no ale nie ma sensu po prostu sobie utrudniać i odwlekać to tego w czasie. A właśnie, snajperka, tak jak myślałem. Dobra, ale wiecie co, tym razem nie popełnię tego błędu. Jeszcze zanim pójdziemy, zajrzymy do szafy sobie. Do szafy powiedziałem, Andrzej, do szafy. Jak i to wszystko? Aha, no więcej nie mogę. O, super. Jestem przykładem biedaka. Trzeba będzie chyba pograć jednak kiedyś między odcinkami i zarobić coś. Nie wiem, jakieś dwie bańki. No, przydałoby się.
Ej, to już jest tu. I są też słonie. Ale nie, no kurde, gdzie słonia na infiltrację, ty łosiu? Kurde. To odpada zupełnie. Skoro ma być po cichu, to tylko tak. SMG z tłumikiem, snajpa z tłumikiem, łuk. No tu granat nikt nie pasuje do zestawu, ale to już jak mnie zauważą. Chyba że strzałą zapalającą po prostu spalić to wszystko razem z rodziną Nur. Nie. Nie, lepiej nie, to jest głupi pomysł. O, tam, tak? No to wejdę sobie na ten pagórek tutaj. No jestem bardzo blisko już. Spokojnie, najpierw rekonesans. Jak przekradnij się, moment, to nie mogę ich pozabijać po prostu. Czy to nie byłoby bezpieczniejsze? Kurde, nie, dobra, ale jeszcze obczajmy sytuację w ten sposób. No mógłbym w sumie zacząć strzelać do nich, no ale faktycznie, jeżeli to ma być infiltracja, to zjedźmy zboczem i się zbliżmy delikatnie. O, kolejny. No, oznacz go proszę. Dobra. Ej, ale nic się nie stanie, ja bym... O, właśnie, przynętę rzucił. Gdzieś tam. Może jakiś dziki zwierz przybiegnie? No mam nadzieję, że nie ten piesek, no kurde. A jednak. Ej, ale też coś innego? Nie. Myślałem. Nie, ale może... Kurde, w serce miało być. Choć bardziej punktowana jest głowa oczywiście. Kurde, nie mam kolejnej przynęty, nie? Ten tu się zbliża niebezpiecznie. Oj, chyba zauważyli zwłoki. Kurde. No i ten strzał nie wszedł. I dziękuję, jest po wszystkim. Chyba. Oj, choć nie. Dobra, ale serio nie wiem, czy o to tutaj chodziło. Już parę strzałów chybiłem, ale oni... Jeszcze pozostałem niewzruszony. Jeszcze misja nie została skopana, więc ej. Ups, wybaczcie tą delikatną przerwę, ale akurat w najgorszym momencie byłem nagabywany. Ale dobra, nie, o co chodzi z tym gościem? Mam go zabić po prostu? No już do niego strzeliłem. Gorzej, jak to jest członek rodziny. Nur. Dobra. Ej, serio, nie wierzę w ich głupotę. Pozabijałem wszystkich, nie? Łącznie z psem. A i teraz dopiero... teraz dopiero został zaalarmowany. No tak. No nie... Ale to było głupie. Okej, okay, dobra. Inne miejsce. Tym razem. Paul is a rat, and rats always find a way off a sinking ship. He can't suspect anything until it's too late. And don't forget, AJ. Aha. Throwing a party. So find out where he's kidnapping his meat and sneak in with him. No dobra, popatrzmy jeszcze tutaj, bo tu się czaił właśnie. Jeden i drugi, o kurde, i piesek. Kurczę, wszyscy. Ej, co mam tak właściwie zrobić? Podejść tam pewnie nie wzbudzając podejrzeń, prawda? Jakoś przekraść się do tej ciężarówki, ale dobra, no to w takim wypadku... Aha, no dobra, sorry, zbyt długo zwlekałem, się schował już. No ale, ale... No nie, no kurde, bo zaalarmuję gościa z, właśnie z ciężarówki. Shit, no ale musiałbym ich, kurde, pościągać. O, tego na przykład mogę. Dobra, nikt nie słyszał tego, mam nadzieję. Prawda? Okej, tamten jak zgarnie strzały, to inni się zjarzą pewnie, że coś jest nie tak. Ale zaryzykujmy. Oj! Czyżby wszyscy? Dobra, kit! Ale zobaczmy, w którym momencie on odjeżdża. Oni widzą trupy.
Już Alan w pełni powinien być. Naprawdę w pełni. Jeszcze walnąłem tutaj granatnikiem. Kurde, no. Jeszcze nie zostali zaarmowani. No to dobra, bawimy się w Robin Hooda. Przez chwilkę. Ułamek sekundy. Aha, dobra, super. Trafiłem w skałę. No namierz go. Oj, nie wiem, czy widzieli, czy jeszcze nie. O kurde. Dobra. W sumie gdzieś tu się kręcą. No i teraz został zaalarmowany w momencie... A, czyli on odjeżdża dopiero, to uznajemy to za zaalarmowanie kierowcy. Dopra. No tym razem trzeba do tego podejść, no, należycie, czyli skradamy się tam na lewą stronę, trzeba będzie pójść. I chyba, że jeszcze sprawdzimy jedną opcję. Na przykład wywołanie pożaru, faktycznie. Czy wywołany pożar sprawi, że oni zostaną zaalarmowani, czy wezmą to po prostu... Oj. Sztuka wybuchowa. Łe, sorry. Pomyliły mi się ikonki. O. Fire! Everywhere! Nawet chatka, na której właśnie stoisz, więc uciekaj lepiej. Dobra. Może snajpę już. O kurde, niezły pożar. Dobra, jeden martwy. Oj, 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 dobra, to już skopałem bankowo, ale... No, pff, podwójnie. No, padają jak muchy, nikt mnie nie widzi, nie wierzę. Wszystko łącznie z pieskiem, wszystko łącznie z pieskiem. O, odjeżdża? Odjeżdża. Ja, no, patrzcie, blisko byłem. No mógłbym go teraz śledzić, nie? Jak tak ucieka. Nie, ale dobra. Już za dużo razy próbowałem w dziwny sposób, teraz zróbmy to tak, jak powinniśmy to zrobić od samego początku. Czyli po cichu. Pełen stealth. Czyli... Trzeba tutaj przebiec, niestety. Mam nadzieję, że mnie nikt nie wypatrzy, no kurde. Dawaj, 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 Andrzej. Oj! O kurde, niedobrze. Dobra, jednego mogę. Oj, nie. Ej, ale w sumie... Jak już? Naprawdę? Już taki beton, ale schowajmy się tak super hiper za to drzewo. Ej, i kamień tam. Wszyscy idą tam nagle. Aha. Moment, jeszcze mnie nie widzą, a już badają teren granatami, tak? Kurde, dobra, ryzyk fizyk. No. O, jeszcze nikt nie spojrzał. Nie wierzę. Dobra, jesteśmy bardzo blisko, oni wszyscy z drugiej strony zupełnie. Dobra. No, gdzie jest ta ciężarówka? No, jest i ona, jest i ona. No wejdź tam. No wejdź, ty kurde łosiu. Ale fuch, że mnie nie zauważył tamten koleś. Dobra, co ja mam to zrobić? Niech mi ktoś powie. Nie. Tam, kurde, tam, patrzcie, tam. Szybko, może jeszcze zdążę wzniecić pożar. O kurde. No nie o to mi chodziło. Może dobra, pożar wewnątrz jeszcze. Zmiana na zwykłą strzałę. Kurde, zauważył mnie. Nie, ale serio. A tu po prostu wejść. Ta... Kurde. Ale dobra, to jeszcze raz. Tak samo spróbujmy zrobić. Dokładnie tak samo. Wszystkich ściągnąć do siebie. A później kółeczko i frugo. I oni wszyscy z jednej strony, a ja już będę na pace samochodu dawno. I zobaczymy, gdzie mnie wywiezie, ale to jeszcze nie będzie koniec misji pewnie. Dobra, tutaj sprintem mogłem. Nikt mnie nie widział. Dobra, tylko ten jeden teraz. No, super strzał to był, naprawdę super. Dobra, trup raz. Oj. Oj. Kurde. No i beton.
Nie no, ale to było słabe. Palec mnie jakoś drgał dziwnie, nie mogłem w gościa trafić strzałą. Kurde, tak nie powinno być. Zbyt długo gram na konsolach, żeby moje kciuki nie domagały. Ale dobra. Chciałoby się powiedzieć do 3 razy sztuka, ale to będzie więcej niż 3 raz już. No więc już teraz na pewno na pełnym sprincie. Przynajmniej ten fragment. O, no właśnie. No jest tak, ty musisz zginąć. Ej, no co jest? No, aha, drzewo, kurde. No bez kitu. No, w dupę, no ale zginął. No, co jest grane? Nie wierzę. Kolejny raz. Nie, snajpą. Jednak łuk to nie jest moja broń. To nie jest moja broń domyślna. Jednak snajpa to jeszcze lepiej sprawdzi, choć kurde, ona wydaje z siebie jakiś dźwięk. Takie... Nie no, sorry, może nie tak. Nawet takie pierdnięcia. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś faktycznie broń, która ma założony tłumik, jak ona brzmi. No ale no nie jest totalnie bezdźwięczna. Ale okej, dobra, to zmiana snajper, sprincik w dalszym ciągu. Ojojoj. Co jest, łucznika nie widzą, ale widzą gościa ze snajpą? No w sumie. No gościu z łukiem to może być zwykły tubylec jakiś. Który wyrwał się z dżungli. A już snajpa to co innego. No, nawet przez pieprzone liście. Dobra, szybko. Pewnie trupa zauważą. Okej, dobra. O, shit! Ale już jeszcze bym wsiadł! Patrz, jestem już! Jak konwój nie ruszy, kurde? Jak nie wyruszy? Jak właśnie wyruszał, kiedy ja już byłem? No, ja ile razy będę próbował zrobić to samo, kurde. To już się zaczyna robić, kurde, mało śmieszne. To już się zaczyna robić przykre. Ile jeszcze razy będę musiał próbować zakraść się tam? Ej, no. No tego jeszcze nie było, żeby ten mnie wypatrzył. Dobra, w nogę nawet może być. Już mi na headshotach naprawdę nie zależy. Strzał w kręgosłup zawsze działa. No, ej, tak zróbmy. Rzućmy wszystkie kamienie tutaj. Pach. Lecą. Nawet tu. Dobra. Ale może SMG? O kurde, shit. Dobra, spójrz tam dalej. Słyszałeś to? Widziałeś to? Oj, man down. O, shit. No nie wiem, którędy będą chcieli podejść. O kurde, tutaj biegną. Ej, no właśnie, już myślałem, że jeszcze mnie nie zauważyli, no ale bez kitu, nie? Po prostu nie wierzę, ile razy podchodzę do tego samego, nie? Może zróbmy coś innego. Tak, boom, tam, pożar. Teraz tutaj snajpa. Nie wiem, oni nie ciągną do ognia. A może ciągną właśnie. Cholera ich wie. Dobra, ale tych dwóch musiałem. Oj. Nie. No pali się domek, kurde, nie chcesz tego zobaczyć? To jest tylko zwykły pożar. Nikt tego nie słyszał, nie? Dobra, dawaj na pakę. Jest! No jak kto? Ale? Jest! Dobra! Ale kij, że gość mnie zauważył. I nawet nie wiem, czy to nie był kierowca przypadkiem. Więc jeżeli kierowca wie, że jestem na pace, no to ale przerąbane. No i teraz dopiero oficjalnie zaczynamy miasto bólu. Ale mogę już z granatnikiem biegać? Czy dalej po cichu? Zakradnij się do ciężarówki. Aha, nie, dobra, sorry, ale no, uwolnij niewolników. Kurde. Nie chcę, żeby zginęli. Może faktycznie jakieś ciche eliminacje, coś. Oj, i kolejny. No dawaj go. No czemu tak?
No przecież... Aaa! Ej, tutaj Depler się tym zajmuje. Okej, okay, dobra, dobra. To teraz już wiem, że będzie na pewno wpieniony maksymalnie. Bo raz, że odbiłem jego fortecę, a dwa, teraz naprawdę już, kurczę, tak bezpośrednio koło niego robię gnój niepotrzebnie. Dobra. Ej, nie, 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 nie płonąca w żadnym wypadku. Niekiedy jest ciemno i chowam się w mroku. Ukryj ciała, szybko. Hide the bodies. O, idą, idą, idą. Kurde, bierz to. Co ty zrobiłeś? Czemu zamieniłeś sobie broń? Aaaa, dobra, dobra, tutaj, tutaj. Tutaj go wrzucę za narożnik i już będzie spoko. Dobra, ale teraz muszę zamienić za swój łuk. Oni schodzą już? Nie, dobra, na szczęście nie. Gdzie jest? Tu jest, dobra. Cycuś, glancuś. Kurde, nie dam rady dwóch. A, trzech. A nie, sorry, przecież to jest więzień. Ja myślałem, że mu podpala papierosa, to wygląda na to... A, zdjęcia mu robi. A myślałem, że mu twarz przypala zapalniczką, ej. Ej, dobra, koniec tego bicia. No i od razu, pyk. No co ty wyprawiasz? No przecież co ty wy... A, ej! Kurde! A ciąg eliminacji? No, kurde! No nie, nie podoba mi się. Serio, znowu przestaje mi się podobać Far Cry? To jak było to wcześniej za sprawą skór, których nie mogłem zdobyć. Ej, szybko, szybko, szybko. Beton. A może? Ah, hide the bodies, once again. No dalej, wspinaj się, wspinaj, Andrzej. Nie ma co zacierać. Dobra, bierz to, bierz to. Dobra, wstań, będzie szybciej. Poza tym nie widziałem, żeby ktoś w ogóle tutaj przyszedł w to miejsce. Ale, na wszelki wypadek, tamtych dwóch, no dwóch, no, zaznaczmy. Ej, jest koleś. No przecież nie wierzę, nie? I kolejny raz, ja pierdzielę, masz strzałę w pysk, ej. No, szlak. Nie wiem, kurde, może ja muszę wejść w jakiś tutorial jeszcze raz i sprawdzić, jak się robiło ciąg eliminacji, no... Dobra. Ukryjmy ciało, ale zaraz, kurde, ty mi się trzeba zająć najpierw. Ciąg eliminacji, to chcę zrobić. Tego zajdę od tyłu i tamtego powinienem zabić, kurde, czymkolwiek. No ale nie idzie, no i na raty musiałem. I szczerze, wiecie dlaczego pewnie? Pewnie dlatego, że więźniowie tutaj byli w pobliżu, nie mogłem przez nich po prostu dolecieć do innych, kurde. Czemu tutaj? Bardzo słabe miejsce na ukrywanie ciał. No dobra, pierwsza partia więźniów. No mogę was uwolnić? O, no nie, dobra, zły guzik. No co jest, kurde, zmienić tylko na kałacha, a uwolnić nie mogę, tak? Muszą tu stać. Przecież to jest głupota, to jest totalny debilizm, no. Uwolnić ich i oni już zaczynają uciekać i są bezpieczni, a nie... dobra, no ale wynieśmy ciała. Tam zaraz z granatnika przypieprze i się skończy. Zobaczycie, nie? Serio. Już mi nerwy puszczają. No dobra, podjedź, kurde, do tego ciała. Tak, nie zamieniaj przypadkiem ośle dardamelski za kałacha swojego ulubionego łuku. Ja jestem dalej biedny jak mysz kościelna. Aha, bo to w ogóle nie was miałem uwolnić, was miałem zostawić w cholerę. No, sorry, wybaczcie. Cel misji was, kurde, nie przewidział. Jaka głupota. Aha, i tych też nie. Cs, jaka lipa. Aż się wierzyć nie chcę. Oj, no właśnie. O, kurde. No i lipną, lipną. Ej, to było nawet niezłe. No szkoda, że misja nieudana, okej, ale... No. Nie wiedziałem, że wyciągnięcie pukawki pozwala na zabicie więcej niż jednej osoby i to jeszcze praktycznie z auto-aimem, ej! To jest spoko opcja bardzo. Czemu ja z tego jeszcze nie korzystałem? Ja, no dobra, dalej. Was nie muszę uwalniać, więc w ogóle szczerze, leję na was sikiem prostym. Zabijam tego gościa zwykłą strzałą, jeżeli mi się uda.
ten oto sposób tutaj się wspinam. Chowam to ciało, bo oczywiście leżący na ziemi kałasznikow bez właściciela nie wzbudzi niczyich podejrzeń. Dobra, wyrzucić to ciało wąstym truchłem i skupiamy się tylko na tych więźniach, których faktycznie mam uwolnić. Dobra, spójrzcie w tamtą stronę. Najlepiej obaj, dziękuję. Dobra, ciebie. Ej, gdzie ty jesteś? Jeszcze cię tu nie ma? No boję się, że jest tutaj. No ktoś tam jest, ale nie wiem, czy jest sam. Żyga! No to na pewno jest sam. Nie znam osób, które żygają w towarzystwie. Jesteś martwa? No jak najbardziej. Mogę cię jedynie pomacać po piersiach. Slajdy 3D. Już się tobie raczej nie przydadzą. Dobra, wszystko wzięte, ale to jest właśnie żołnierz. No, patrzy mi przez okienko. Dobra, ale to się wdrapie. Przejdę? No. Dobra, schowajmy to ciało w cieniu chociażby. Nie tak w pełnym świetle. Dobra, tutaj niech leży. No moment, ale gdzie to jest? A, tu wewnątrz, tak? Ale tu nie mogę wejść. Mogę jedynie się wspiąć. O, shit. Liczę, że będzie checkpointik. Okej. Powiedzcie, że checkpoint, jak rozwiążę tą panią. Wow, 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 co się z tobą stało? No wiem, że Ubisoft ostatnio nie ma dobrej opinii. Jest przez niektórych zwany Ubishitem albo Ubisoft Dick. No, ale jest, no przecież rozwiązałem ci te ręce. No, wreszcie. A, no wreszcie przyszedł czas na rozpaczanie. Pewnie ktoś bliski, sorry. Współczuję, ale muszę iść dalej. No sorry, jest innych wiele osób, które potrzebują teraz mojej pomocy. Moment, gdzie bliżej? Tam czy tam? Dobra, strzelam, że po lewej stronie. Co to? O, shit, tu widzę naprawdę przesłuchania w pełni, tortury i tak dalej. Kurde, mogę cię zabić? Chciałbym. Ale wydaje mi się, że nie jesteś tu sam. A może jesteś właśnie? No liczę, że był checkpoint. Jeśli nie będę musiał teraz przekonać. To faktycznie była prawda. Dobra, bierz go, szybko. Tu. Niech leży. Jak będą chcieli pójść po amunicję, to trochę przerąbane. No dobra, dobra, nie jest źle. Autentycznie nie jest źle. To jest pewnie na górze, znając życie, ale nie wiem, czy kogoś tam nie ma, żeby mnie nie wypatrzył zaraz. No ale dobra, spróbujmy. Najwyżej zaraz się opuszczę szybko. Ojojojoj, plecy. No. Gdzieś... Kurde, pode mną. Oj, nie. Żebym za bardzo nie spadł. No, chyba właśnie to zrobiłem. Ale cicho. Strzał w łeb. Ale dobrze, że oni są pilnowani tylko przez pojedynczych. O, żołnierzy. Shit. Widzicie, jakie oni mają sprzęt do tortur? Łańcuchy, wielki młot, mniejszy młotek i wiadro. Oż, kurczę, naprawdę jestem bardzo uradowany, że cię uwalniam. To szkoda, że nie mogę reszty uwolnić. No przecież, kurde, przypał. No co najwyżej będą mieli palce połamane młotkiem, no co zrobić? Nie można uratować wszystkich, choć to jest właśnie nieprawda, bo można. Mógłbym spróbować przynajmniej. Przynajmniej jak już uratuję tych najważniejszych, no ej. Dobra, ale po cichutku. Nie wzbudzając podejrzeń. Żadnych niepotrzebnych dźwięków. Dwóch żołnierzy, czyli to stanowisko trzeba ominąć. Tylko kurde jak. Jak tam spróbuję przeskoczyć i mnie zobaczą, to ale w topa. Ale też z drugiej strony. No,
nie, niezbytnio, żeby ich jakoś zabić teraz. Dobra, trzeba iść po ziemi. I wypatrywać tylko, czy przypadkiem nie wejdę komuś w pole widzenia. Jesteś sam, prawda? Kurde, taką mam nadzieję. Bo teraz troszeczkę zaryzykowałem, ale dobra, schowajmy ciało. Tamci się nie ruszyli jeszcze. Z lewej strony, dobrze, że są oznaczeni. A, kit tutaj. We wnękę. Ej, ale słyszę psa. Pies przesłuchuje więźniów. No to już dużo wiemy na temat poziomu tych przesłuchań. Nie, ale serio? Czy szczują po prostu go psami? Pff, ale go odrzuciło! O kurde! Wow! Dobra, mogę cię uwolnić, czy też znowu tylko zmienić? No, ej, no bez przesady. No stoję za tobą. No jak mam cię... O, wreszcie, od tej strony, tak? Chociaż ręce masz z tamtej. Trudno. Dobra, wszyscy zostali uwolnieni. Co teraz? A, to jest dopiero punkt kontrolny. No to ale fuks. Wejdź do Brio Deplera. Ej, nie, dobra, kochani, ale serio. Jest checkpoint, jest dobrze. Ja tutaj robię sobie pauzę. Ale dla was niestety to jest już koniec odcinka. Więc wielkie dzięki za oglądanie. Resztę zrobimy w następnym materiale. Może tam będzie sam Depler? Cholera wie. No ale to już w następnym razem. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Pozdro, cześć, hej!